Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Dzisiaj troszkę duma mnie rozpiera, ponieważ to jest chyba jeden z lepszych tekstów, które ostatnio udało mi się napisać. Taki wielowarstwowy. Wydawałoby się, że proste, łatwe, leciutkie, a naprawdę jest to utwór wielowątkowy. Przyczynkiem do napisania tego tekstu była informacja, że 1 600 000 000 Orlen stracił przez jakiegoś pośrednika, jakaś spółka córka Orlenu. No, oczywiście Daniel, nasz szejk, twierdzi, że wszystko było w porządku. No a 1 600 000 000, no, to jest wina nowej władzy. Zapraszam Państwa serdecznie. Gdy kierujesz się w swym życiu zaufaniem, to oznaka naiwności wprost dziecięcej, bo nie wszyscy wokół zasługują na nie i co drugi cię wydyma, tak mniej więcej. Prócz uczciwych wokół jeszcze są cwaniacy, tych ostatnich stwierdzam z żalem jest od groma, każdy czeka, by załatwić cię na cacy. Tylko kiedy? To jest jedna niewiadoma. Naiwniacy, naiwniacy. Gdy się natkniesz na takiego paskudnika, który cię na swoją listę ofiar doda, ze współczuciem wśród znajomych się spotykasz, myślą tak o tobie, ot naiwniak, szkoda. W związku z tym odpowiedzialność bierzesz na się, tak jak każdy, komu życie w tyłek daje, lecz inaczej z grubsza sprawa cała ma się, gdy naiwność, rzekłbym, się państwową staje. Naiwniacy, naiwniacy. Ot, powiedzmy, jesteś funkcją obdarzony i z państwowej kasy włożysz parę groszy, ona zaś rozpłynie się tak jak sen złoty, nikt za ucho nawet cię nie wytarmosi. Oto Orlen i cuchnący naftą geszeft, strata na nim to miliarda jest półtora, ktoś na państwie polskim nabił sobie mieszek, po czym zniknął niespodzianie jak kamfora. Szejk Obajtek twierdzi, że jest wszystko super, procedury były spoko, on nie winien, boję się, że nie dostanie za to w kuper. Co państwowe, to państwowe, więc niczyje. Naiwniacy, 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 naiwniacy. Naprawdę jestem zadowolony. Nie wiem jak Państwo, ale robię to dla Państwa, ale też trochę dla siebie. Słuchajcie, 30 kwietnia, dzisiaj wtorek, imieniny obchodzą Jakub, Katarzyna i Maria, a także Afrodyzja, Afrodyzjusz, Afrodyzy, Andrea, Bartłomiej, Benedykt, Chwalisława, Donat, Eutropiusz, Józef, Kwiryn, Lilla, Ludwik, Maksym, Marian, Piotr, Pius, Pomponiusz, Rozamunda i Wawrzyniec. Najlepsze miał wszystkiego. Pomponiusz, bardzo fajne. Nietypowe święta, proszę Państwa, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci. Tak jest. Międzynarodowy Dzień Jazzu. Tak jest. Ogólnopolski Dzień Koni. Tak jest. Międzynarodowy Dzień Bez Kar Cielesnych. Okej. I Dzień Uczciwości. Uczciwie Państwu powiem, że przysłowie na dzisiaj jest takie. W kwietniu po brzegach wody niosą jęczmienia urody. Tak jest. I cytat dnia, Józef Bułatowicz. Strach boi się odważnych. Ta-dam. A na koniec bącik Kasi, pani Maria Wróblewska. Dzisiaj będzie dacza na piachu. Dziękuję Państwu uprzejmie. Do zobaczenia, do jutra.